W Jego ranach nasze uzdrowienie. Współuczestnicy Chrystusowej męki. Te znaki są źródłem poniżenia. W XX wieku, epoce tak bardzo rozpowszechnionego racjonalizmu i kultu ciała, Pan Bóg postanowił w specyficzny sposób zadrwić sobie z ludzkiej pychy, zsyłając Ojca Pio, świętego w stylu średniowiecznym, pokornego kapucyna, duchowego syna świętego Franciszka z Asyżu, stygmatyka i cudotwórcę, obdarzonego darem proroctwa i przywilejem bilokacji. Padre Pio całym życiem dał świadectwo miłości do Chrystusa ukrzyżowanego. Pierwszy raz otrzymał stygmaty już w 1910 roku. Podczas modlitwy w Pietrelcinie kapucyn ujrzał Jezusa i Maryję. W pewnym momencie poczuł silny ból i pieczenie w obu dłoniach, a za chwilę zobaczył na nich rany Zbawiciela. Zaczął się gorąco modlić, by rany zniknęły. I tak się rzeczywiście stało. Równo rok później stygmaty znów się pojawiły. Ojciec Pio tak to opisywał. W środku obu dłoni pojawiły się czerwone plamy wielkości centymetra. Towarzyszył temu silny i przenikliwy ból, dotkliwszy w lewej ręce. Ból odczuwam także pod stopami, serce, dłonie, stopy, jakby przeszyte szpadą. Tak straszliwego doznaję bólu. Zakonnik znów prosił Pana, by znaki zniknęły i znów rany pozostały niewidzialne aż do 20 września 1918 roku, kiedy to klęcząc przed wizerunkiem ukrzyżowanego w kościele Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo, już na stałe otrzymał stygmaty, 5 ran Chrystusowych. Pokorny czciciel męki pańskiej prosił, gdyby tak Pan zechciał zesłać na mnie największy ból i cierpienie, ale nie ujawniał go przez zewnętrzne znaki, które są dla mnie źródłem zażenowania i nieopisanego, nieznośnego poniżenia. Bóg jednak wiedział, że te stygmaty będą źródłem nie tylko sensacji, lecz przede wszystkim przyczyną nawrócenia wielu. I nie wysłuchał prośby kapucyna. Ojciec Pio przyjął wolę Pana z pokorą. Ojciec Pio i nieznany stygmat, o którym opowiedział Karolowi Wojtyle, ten na ramieniu, o którym nikt nie wie i który nawet nie jest opatrywany. W jednym z wywiadów kardynał Descourt przytacza relację z tego spotkania, którą usłyszał od Karola Wojtyły. Z ojcem Pio rozmawialiśmy jedynie o jego stygmatach. Zapytałem, który ze stygmatów sprawia mu największy ból. Byłem przekonany, że ten w sercu. Ojciec Pio bardzo mnie zaskoczył, mówiąc: nie, najbardziej boli mnie ten na ramieniu, o którym nikt nie wie i który nawet nie jest opatrywany. Stygmatyk został kanonizowany w 2002 roku przez papieża Jana Pawła II. Była to rana, którą odkryto dopiero po śmierci ojca Pio. W 1971 roku brat Modestino Fucci, który otrzymał zadanie uporządkowania rzeczy ojca Pio, znalazł wśród nich wełniany podkoszulek ze śladem krwawej wybroczyny o średnicy około 10 cm na ramieniu, blisko obojczyka. Oficjalnie ranę tę uznano dopiero w roku 1987. Wtedy właśnie ksiądz
Gaetano Intigillo, zajmujący się na co dzień badaniem całunu turyńskiego, przedstawił wyniki porównania śladów spod koszulka z tymi na całunie. Okazało się, że są podobne. Na tej podstawie Intigillo stwierdził, że plama na podkoszulku ojca Pio jest znakiem uszkodzeń ciała na prawym ramieniu, które można przypisać tradycyjnemu noszeniu całego krzyża. Ojciec Pio doświadczał stygmatów przez 50 lat.